Szanowni Państwo, przywitaliśmy Państwa piosenką Violetty Villas pod tytułem Pierwszy prawa w wykonaniu uczniów klasy 8. Ja poproszę jeszcze raz o gorące brawa. Serdecznie witam Państwa na uroczystym pożegnaniu uczniów klas 8. Witam Panią Dyrektor. Witam wszystkich rodziców tak licznie przybyłych. A już szczególne brawa dla rodziców klasy 8. No i proszę Państwa, szczególnie też witam uczniów naszej klasy 8. Oddaję głos uczniom klasy 7. Zapraszam. Drodzy ósmoklasiści, spędziliśmy w tej szkole razem 8 lat, a teraz musimy się pożegnać. To trudny czas, bo przed nami nowe wyzwania i wiele niewiadomych, a dla nas moment, gdy to my staniemy się najstarszymi uczniami w naszej szkole. Wy natomiast traficie do nowych szkół, do nowych klas i nauczycieli. Wierzymy, że dokądkolwiek idziecie, jakąkolwiek szkołę wybierzecie, będziecie zadowoleni i będziecie w niej odnosić sukcesy. Każdy z Was na własną miarę. Koleżanki i koledzy z klasy 8. Życzymy Wam, żebyście byli odważni, wierzyli w siebie i swoje możliwości. Niech dalsza nauka sprawia Wam przyjemność i stawia przed Wami całkiem nowe wyzwania. Życzymy, aby mierzenie się z nimi było dla Was źródłem satysfakcji i pierwszym krokiem do wielkich życiowych sukcesów. Dziękujemy klasie 7 za te piękne życzenia dla klasy 8. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia filmiku przedstawiającego najważniejsze momenty z życia klasy 8 naszej szkoły. To jest premiera. Bardzo proszę o traktowanie tej scenki z przymrużeniem oka. Tańczą, 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 tańczą.
wzywała do tablicy: Eli, do odpowiedzi! Pocieszaliśmy kolegę. I choć niewiele umieliśmy, pani nie dawała nam złych ocen, bo...
lekcji musiała nas często upominać. Cicho! 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 Kiedy lekcja się kończyła, byliśmy dumni, że ją przetrwaliśmy. Zawsze wychodziliśmy z błogosławieństwem Pani. Sylwii Szczymiochowy. Pani dyrektor zapytała, czy to wasza klasa podmieniła dwie publikacji? Filip odpowiedział, absolutnie nie, to jest niedorzeczne, szanujmy się. A to co znowu? Zapytała pani dyrektor. Mimo wszystko, panie zawsze nam wybaczały i kochały nas. Co wiesz na temat owadów?
historii pani Maria Żurawska szukała ofiar do odpowiedzi. Wszyscy wspierali. Była załamana odpowiedzią naszego kolegi, a on prosił panią. Kończyła się lekcja historii. Ostatnią lekcją była lekcja wychowania fizycznego z panem Markiem Podgórskim. Jestem marczą, nigdy nie marczą. Każdą lekcję rozpoczynaliśmy od rozgrzewki. Niestety przez 4 lata nigdy nie udało nam się wyrównać jego sportowej sylwetce. Patrzyliśmy na niego z podziwem, jak sprawnie przygotowuje gofry, tosty i inne naszej nauki w szkole podstawowej w medyce. Ten czas był dla nas niezapomnianą przygodą. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym nauczycielom, począwszy od pani Anny Stopyry, naszego wychowawcy z zerówki. Dziękujemy pani Małgorzacie Tomasik, która przeprowadziła nas przez pierwsze 3 lata nauki w tej szkole. Dziękujemy pani Ani Kaczmarczyk za naukę śpiewania, panu Arturowi Kulasowi za ciekawe lekcje techniki, panu Jerzemu Kucielowi za lekcje udzielania pierwszej pomocy, panu Andrzejowi Opakowi za niesamowite lekcje plastyki. Dziękujemy pani Elżbiecie Malec, pani Marcie Burko, pani Joanny w Staroście Zając, pani Justynie Niemiec, pani Magdalenie Bazanowskiej, pani Marzenie Wolkowskiej za to, że mogliśmy liczyć na ich wsparcie i pomoc zawsze, kiedy tego potrzebowaliśmy. Dziękujemy księdzu proboszczowi Dariuszowi Piwnickiemu za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu nas do sakramentu bierzmowania. Dziękujemy pani Alicji Sajdak, pani Bernadycie Trendowicz-Szal za udzielone nam wsparcie psychologiczne.
To były muzyczne życzenia od uczennic klasy siódmej dla klasy ósmej, także jeszcze raz gorące brawa. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Czeka na nas niespodzianka przygotowana przez uczniów klasy ósmej i, ale to i okaże się na samym końcu. A właśnie ci dokładnie. Dlatego zapraszam do niespodzianki muzycznej w wykonaniu klasy ósmej.